No powiem tak, że ten remis jest zasługą dla obu zespołów. Z tego względu, że Górnik po prostu przyjechał tutaj jako zespół taki zdyscyplinowany, zorganizowany. Brakowało nam jak zawsze na wyjazdach tej siły ofensywnej. W pierwszej połowie kilka razy zaskoczyliśmy ten zespół Śląska Wrocław. Niestety w drugiej połowie było to słabiej. Troszkę za bardzo żeśmy się cofnęli. Z tego powodu może więcej takich sytuacji, nie powiem, klarownych miał Śląsk, bo nawet w pierwszej połowie dwa razy mieli dogodne sytuacje. No ale ja mówię, że ten zespół Górnika zawalczył z charakterem do końca. Szkoda, że przez nieuwagę w kryciu straciliśmy tą bramkę w końcówce. No ale można się cieszyć z postawy, z walki drużyny. Myślę, że ten zespół będzie cały czas walczył o to, żeby się w tej pierwszej, w ekstraklasie utrzymać. Także jestem w jakimś stopniu zadowolony, powiem, z wyniku. Dziękuję. Ja powiem tak, że nie będę mówił na temat wyniku dzisiejszego meczu, bo za dużą sympatią darzę taki klub jak Górnik Zabrze, trenera Kasperczaka. Powiem tak, taki Śląsk, ja nie mam naprawdę obsesji za wszelką cenę wygrywać. Wiadomo, jakie są różne sytuacje, my jesteśmy w innej sytuacji niż Górnik Zabrze, także na pewno nie liczy się styl, liczy się zdobycz punktowe. Ale to już nie pierwszy raz Śląsk pokazuje i dzisiaj to było potwierdzeniem, że jest to bardzo ciekawa drużyna, wybiegana, starająca się grać i się to pokazała. Ja chciałbym podziękować też kibicom, bo mówię, wynik nie był korzystny. Od dłuższego czasu jest komplet publiczności. Publiczność jest wyrozumiała, z bardzo dobrym dopingiem. Uważam, że idziemy naprawdę w dobrym kierunku. Ja będę zaszczycony na tym nowym stadionie. Ja myślę, że 3/4 się zapełni przy takim dopingu i przy budowie tego zespołu naprawdę i przy takiej grze, to możemy być optymistami. Dziękuję. Powiem tak, że Górnik jest w sytuacji trudnej oczywiście, to wiadomo, że ta sytuacja już trwa dosyć długo. I tutaj chcę pochwalić zawodników za to, że po prostu umiał w każdym momencie zareagować, szczególnie w tej rundzie wiosennej. Nie zapominajmy, że jest to już w tej rundzie wiosennej, znaczy wiosennej, w tej wiośnie. To jest nasz szósty mecz. I w tym szóstym meczu po prostu przegraliśmy raz. Z różnych względów, jak wiecie, no dzisiaj myślę, że ten wynik był remisowi zasłużony dla obu drużyn, bo nawet można powiedzieć, Śląsk miał o jedną czy dwie okazje więcej, ale ten zespół Górnika cały czas stara się poprawiać sytuację, zawodnicy szczególnie, i jeżeli w niektórych meczach żeśmy zremisowali, to tylko dlatego, że albo żeśmy popełniali błędy wirtualne, albo po prostu nie wytrzymaliśmy do końca, jak na przykład z Lechem Poznań, tej sytuacji sprzyjającej, żeby zdobyć te 3 punkty. Co nam brakuje? Nam brakuje oczywiście zwycięstw, bo jednak remisy, jak patrzymy w tej sytuacji ogólnej, remisy nie polepszają naszą sytuację, chociaż jakość gry nie jest taka najgorsza, bowiem nigdy nie jest doskonała, ale jest najgorsza w stosunku do tego, co było na jesień. I dlatego czasami żałujemy, prawda, takich meczów, gdzie mogliśmy być bogatsi o te 2 punkty, czy 3 punkty więcej. Ale jest drużyna, która nie chce spaść. Jest drużyna, która walczy o to, żeby się utrzymać w tej ekstraklasie. I to jest pocieszające. A wiadomo, że inaczej się gra zespołowi, który ma pewien komfort pozycyjny, a inaczej się gra takiej drużynie, która
jak to się mówi, trzęsie portkami często przed każdym meczem, żeby nie przegrać. Dlatego chwała tu chłopakom. Pewnie były założenia taktyczne, że są, tutaj mogę powiedzieć, bo wie pan, jestem trenerem, Rysiu jest trenerem i mogę powiedzieć, Rysiu może potwierdzi albo nie, że po prostu przeszkadzaliśmy jednak Śląskowi Wrocław w rozwinięciu gry, w konstrukcji, tego na przykład mało był widoczny dzisiaj, mniej widoczny był Mila, jak zwykle czy coś, po prostu to są pewne założenia jakieś taktyczne, gra taktyczne, taktyczna, także tutaj wie pan, czasami się wygra mecz z 10 obrońcami, a czasami się przegra mecz z 10 napastnikami, także trudno mi powiedzieć. Ja myślę, że pan, te uwagi, te pytanie, ja panu odpowiadam, także tak jak panu powiedziałem, można wygrać mecz z 10 obrońcami, 10 napastnikami, tak jak panu, jak pan zadał te pytanie, ja panu też tak w ten sposób odpowiadam. Dwie wymuszone, bo Bolek Krzysztof Połczyk miał uraz. Tomek Szewczuk został podobnie sprzeziębiony. A Patryk Klofik zagrał, bo lepiej się prezentował od Janka Pęcarzyka. Ja nie mam satysfakcji, ja nie mówię cały czas o wyniku. Ja znam tych zawodników, wiem jak one funkcjonują, wiem jakie mają wartości i tak musi być jak ja uważam, jeżeli nie, to będziemy grali w średnim wieku 22-23 lata, tak jak to miało miejsce dzisiaj. Sebastian Dzioł. Normalnie antybiotyk się bierze, nie wiem, 5-6-7 dni. Dostał mocną dawkę 3-dniową i zdecydowaliśmy się po rozmowie, że będzie bardziej wskazany, żeby był zawodnikiem rezerwowym w tym meczu. Kiedyś musi zacząć wychodzić. Bo ja uważam, że wyszedł w odpowiednim momencie. Kwestia była tego, że to był błąd techniczny, bo większość ciała została z tyłu i źle wypiąskował, ale to bardzo dobra była decyzja. I uważam, że te bariery on powinien przełamywać i się nie zrażać tym, że nie bezpośrednio by jego błędzie, bo nie można tego tak odnieść, wpadła bramka. Myśmy troszeczkę za późno, w tym momencie się nie wychodzi, bo się zostaje cały czas przy stałym fragmencie gry. Indywidualne były rozpisane krycie indywidualne przy stałych fragmentach i jak to jest praktycznie drugi rzut rożny, znaczy krótki rzut rożny, to nie jest moment na wyjście, trzeba zostać do końca, aż do skończenia akcji przy indywidualnym krycie, bo nie kryjemy, trzeba powiedzieć żadnym sekretem, nie kryjemy w strefie, bo ja, kwestia gustu, ja nie lubię tych w strefie indywidualnie, przytrafiło się. Tak nie wybiegam po to, że jak zdobędziemy ten, jak Bozia da, to będziemy ten pokres tak raz już wygrać w UEFA, ale nie, jedziemy, ja uważam, że to jest absurdem, trzeba zawodników przyzwyczajać, a nie im tłuc do głowy, że gramy w pucharze, nie gramy, no zaraz, 35 meczów w porywach, no panowie, no szczerze, no, jak będziemy mówić zawodnikom cały czas, że oni nie grają, że trzeba odpocząć, tydzień przerwy, no to za przeproszeniem mi to wkurza, to niech idą do roboty i nie zarabiają 2,5 koła. No.